Halo, halo, witam w kolejnym znakomitym odcinku z Dark Souls 3. Dzisiaj mam dla was epicką walkę z Lothricem, czyli ostatnim, piątym władcą pogorzelisk. Muszę się tutaj przyznać, jak dla mnie była to bezkonkurencyjnie najtrudniejsza walka w całej gierce, ale również z drugiej strony była bardzo fair, bez żadnych takich chamskich zagrań, co czyni go w sumie jedną z najlepszych walk z bossami ze wszystkich gier, w jakie grałem. Dobra, a więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, no i zapraszam. Ulepszymy sobie też Estusa, bo też znalazłem trzy fragmenty. Więc teraz może damy radę. Wzmocnij. Dobra, z 12 powinniśmy dać radę, come on, chyba aż taki słaby nie jestem. Wcześniej miałem 9. Dobra, więc podróżujemy, wybieramy sobie zamek Lothric, zabójca smoków, więc idziemy od razu na bossa. Z 12 leczeniami chyba powinienem dać radę, da się chyba mieć 14 maksymalnie, ale nie chce mi się już zbierać tych kolejnych. Już czuję, że w 12 to jakoś się zmieścimy chyba. Już prawie dałem radę wygrać z tym bossem, z tym Lothricem, ale koleś jest po prostu... Jezu, on jest szalony. Z 9 leczeniami to dawałem radę, no już bardzo blisko do jego pociśnięcia, więc no 12 powinno wystarczyć, no. No i mam nadzieję, że uda mi się wreszcie nagrać ten ostatni odcinek. Znaczy w sumie to będzie przedostatni, ten dzisiejszy, bo będzie jeszcze walka z takim ostatnim bossem zwanym, kurde, władcą popiołów, coś takiego? Zapomniałem. Idzie się do takiej ostatniej planszy, a to, nie wiem, jutro może zrobimy. Dobra, więc fokus i po prostu niszczymy. Za pierwszym razem, come on! O mój Boże. Ja zawsze po prostu zostaję pierwszy hit, nie? To jest słabe. Dobra, dwa hity mu zdążę wjechać. O nie, ten głupi atak. Który czasami działa, czasami nie. Dobra, raz mu wjadę. Teraz dwa może. Jeszcze raz, panie, trzymaj. Ładnie go robimy na razie. Wszystko ci robię! Trzymaj raz. O, znowu ten durny atak, że nie wiadomo, czy dostanę, czy nie. Kurde, na farcie nie dostaję jakimś cudem. Kurde, ale mnie... Myślałem, że coś innego zrobi. O, i tutaj zapominam, że on czasami jeszcze raz atakuje. Dobra, uleczmy się. No, nawet nie oberwałem. No, ten atak znowu. No, jakimś cudem nie dostaję, nie wiem czemu. Chyba mam farta. O, jeszcze jeden hit. Hej, panie, dobra, giniesz. Uff, dobra, chwila odpoczynku. Zobaczycie, co się tutaj dzieje. Oh, dear brother, I'm on my way. No teraz z tym będzie walka, kurde, magiem. Ach, tu jest po prostu już hardcore. For that is our curse. Dobra, w sumie bym się chyba uleczył na samym początku, bo zaraz będzie taki atak niesamowity, że ciężko to w sumie przeżyć. Lepiej być na fulla. No i ciśniemy dalej! Damy radę za pierwszym razem, come on!
Dobra, od razu w sumie leczenie. Tutaj będzie ostry atak. I tutaj staramy się uciec jak najdalej. Dobra, nie ma tragedii w sumie. Co panie próbujesz? A w sumie uleczmy się, jak tutaj daje koleś nam szansę. O, ten głupi atak, teraz to sobie poradzimy. Całe życie, nie? Całe życie! W sumie nie wiem, uleczmy się jeszcze raz, bo nie jestem pewien. Ale obrywam teraz, ale obrywam. Kurde, nie mam już tego energii. O, wow, panie, to mnie tutaj zmyliłeś. Jezu, nie wiem, co się dzieje zupełnie, no. Dobra, leczmy się. No jeszcze magią, najlepiej. O, jeszcze czymś takim, no jasne, kurde. Dobra, to już na farcie może przeżyjemy. No, przeżyliśmy, pięknie. Uff. Dobra, teraz zaraz tego brata będzie można pocisnąć, tylko trzeba uważać na wybuch. Dobra, i teraz zbijamy na tego małego. Kurde, dużo tutaj nie zrobiliśmy, prawdę mówiąc. No i to jest po gierce już chyba. O, brata zabiłem. No i co teraz, panie? Lecz tutaj rób combo. O, brat dostał ostro, nie? Kurde, naprawdę. O nie, o nie, o nie, o nie, zawaliłem chyba. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, nie, za pierwszym razem, pierwsza próba dzisiaj, oh my god, nie. Oh my god, patrzcie na moje życie, ja nie wierzę w to, nie? Ja nie wierzę w to, po prostu to jest trzeci dzień jak podchodzę do tego, dwa poprzednie dni, próbowałem tak po 2 godziny, czyli 4 godziny tryhardowałem na maksa, a teraz jak sobie wziąłem te, znalazłem butelki Estusa, z 9 upgrade'owałem do 12, no to teraz wygrałem za pierwszym razem. Oh my god, ale to było strasznie bliskie, nie? Ja już po prostu... Gdybym ja to przegrał w tym momencie, to ja bym po prostu nie wiem, co zrobił. To było tak niesamowicie bliskie, no chyba widzieliście to życie, nie? Ja już po prostu wiedziałem, że jeżeli nie trafię tego ostatniego hita, to już nie żyję. Oh my... Nie, co za walka. Jak ja jestem zadowolony po prostu z tego, że już nie będę musiał tego przechodzić, to ja po prostu nie wiem. Oh my god, nie. Okej, okay, kurde. Nie mogę. A co tutaj piszą? Ukojenie, żebyście wiedzieli, chwalmy słońce po prostu. Chwalmy słońce po prostu po tym odcinku. A tutaj? To wiadomość. Spróbuj w lewo.
Nie wiem, może jakaś ukryta ściana? Może coś tutaj jest? Come on, no! Ja chcę wejść tam na tron, może daj radę jakoś to zrobić. A w sumie może było ułatwienie właśnie w tym miejscu jakoś walczyć. No tutaj... z tym bossem, nie wiem, czy to by nam coś dało. Zazwyczaj, jeżeli są takie ściany, to całkiem dużo dają. Taka walka za rogu z takimi bossami, więc sam nie wiem. Okej, kurde, niesłychane. Dobra, więc udało nam się, dostaliśmy 91 tysięcy golda. No i teraz wystarczy wrócić do kapliczki zjednoczenia. Oh my god, co to w ogóle było? Nie mam pytań. To była najlepsza... Znaczy w sumie... Nie wiem, czy najlepsza. Pewnie super się to oglądało, nie? To było tak close po prostu, że ja po prostu... No ja nie mam pytań, no. Aż brakuje mi słów. Ale... No to jest najcięższa walka w grze, jak dla mnie. Właśnie to była najcięższa, drugi był ten... kurde, ci rycerze. Co tam było ich wielu, a trzeci chyba pontyfik? Może tak bym chyba postawił? Kurde, niesamowite to było. Niesamowite. A więc na samym początku zobaczmy sobie, co ja za broń z tego wykraftuję. Bo tutaj można właśnie tą transpozycję sobie zrobić. Więc rozpocznijmy. No i mamy miecz, proszę bardzo. Święty miecz Lothric'a. Okej, okay, to jest jedyna rzecz, którą mogę skraftować. Oczywiście, że biorę. Oczywiście, że biorę. On miał w ogóle miecz? To ten Lorian miał raczej ten miecz, to ja już nie wiem. A to wymaga 14... To jest inteligencja, czy co? Nie wiem. Ja w ogóle w to nie szedłem, nawet nie wiem, co to jest. Magia pewnie, to jest inteligencja i magia? Kurde, nie mam pojęcia, niestety nie mogę tego dzierżyć. No to jest właśnie jakiś magiczny miecz, więc no akurat nie dla mnie niestety. No trudno. No a więc dobra, dodajmy sobie, a mogę jeszcze sobie coś sprzedać zawsze. Sprzedaj przedmiot. A, dużo w sumie tutaj nie mam. Dobra, więc dodajmy sobie dwa poziomy. Dobra, nowy poziom. Który ja już mam poziom w ogóle? Jakiś 90 pewnie, 85. A więc tutaj bardzo by mi się przydał udźwig, więc dodam sobie... A, jeden poziom mnie stać, więc okej. Brakuje mi jeszcze 2000 około, więc czekaj, jeszcze muszę sobie tutaj coś sprzedać. 2000. Co tutaj 2000 kosztuje? Łuska z tytanitu. Sobie sprzedam, nie potrzebuję tego, nawet nie wiem do czego to służy. Dobra, więc teraz powinno mieć jeszcze stać na jeden poziom. Dobrze, ja patrzyłem, mam nadzieję. Dobrze, więc jeszcze jeden vigor. Tak jest, dobra. I teraz chciałem zobaczyć, czy mogę już dźwigać moją broń wspaniałą jedną. To chciałem dźwigać, a nie, cały czas za mało. Kurde, to jeszcze siły wymaga. Potrzebuję więcej 3 siły, żeby sobie dać z tym radę. Jeszcze trochę z tym obciążeniem jest za dużo. Dobra, więc teraz chyba wystarczy tutaj te popioły złożyć tego Lothric'a. Wykonaliśmy naszą jedną z ostatnich misji. No i zaraz zobaczymy, co się teraz stanie. Święty Król Lothric, ostatnia nadzieja rodu. No to już widziałem to z tej strony raczej. Kurde, nie wiem. Co ja mam teraz zrobić? Wydawało mi się, że to już wystarczy. A, okej, okay, tutaj. Myślałem, że na tronie. Okej, okay, więc mamy już naszego króla Lothric'a. No i co teraz? No cała piątka została już znaleziona. Nawet ta tutaj coś chodzi. Więc zobaczmy. Stawiałbym, że będzie jakaś cutscenka. Może porozmawiajmy teraz. No właśnie. With the Lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword,
and let the Lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Nowy poziom? Nie, to w ogóle nie wiem, po co ja to robię. Myślałem, że nowy poziom dostanę za darmo, czy co? Okej, a więc uklęknij. Oj, zobaczmy, kurde. Interesujące. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let her grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Okej, więc chyba się teleportowaliśmy do właśnie tego ostatniego świata, piec pierwszego płomienia. Okej. Kurde. No jestem ciekawy, co się tutaj będzie działo. Widziałem, że jest jakaś walka z jednym ostatecznym bossem. Zaraz, to jest w ogóle ten... Ta pierwsza miejscówka w ogóle. Mogę się teleportować? Podróżu, jak ona się nazywała? Piec pierwszego płomienia. Ale jeżeli zobaczycie ten... Kapliczka Zjednoczenia, to wygląda dosłownie tak samo, tylko jakaś, nie wiem... Może z przeszłości, może kiedyś tak to wyglądało. Sam nie wiem, tutaj zawalone, tutaj te... Można było ulepszać bronię na przykład. No i co? No i została nam tylko tutaj... Ostatnia... Przygoda. Wow, okej, to wygląda bardzo ładnie. To wygląda znajomo. Udawanie martwego. O, jeszcze save'a dostałem, kurde, te save'y są bardzo blisko siebie. Okej. Ej, co jest? Ej, what? Ja nie chciałem się teleportować. A, okej, znowu. Co jest z tymi miejscówkami? No, ja się teleportuję? Nie. Dobra, nie wiem. No teraz chcę usiąść i gdzie ja mogę się teleportować w takim razie? Podróż? Dobra, tutaj z pewnością będę kończył ten odcinek, tylko chciałem tak zobaczyć jeszcze ten sam początek, bo wydawało mi się, że tam jest jeszcze jakieś inne przejście. Zbliża się ognisko, okej. No tutaj w ogóle ile śmierci, o co chodzi? Spróbuj udawanie martwego, chyba nie mam czegoś takiego. Może tutaj jakoś przeskoczę, come on, no. Dobra, więc tak jak radzą, wezmę tutaj, spróbuję udawać martwego. Przepraszam, to się gie robiło. Miałem tam taką emotkę, ale jak to było? Jak to było? Chyba jakoś tak? O, proszę bardzo. No, więc teraz udajemy martwego. Trzeba odpocząć po tej całej walce dzisiejszej. No i w sumie tak, to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejny
ten ostatni właśnie z tą walką z ostatnim bossem. No i w sumie nie wiem, piszcie mi też w komentarzach, czy nie pominąłem czegoś ważnego odnośnie fabuły, jakoś po drodze, jakiejś pobocznej misji. Wiem, że jest jeszcze jakaś taka walka właśnie ze smokami poboczna, więc z tamtym też może zrobię jeszcze jakiś odcinek. No i nie wiem, może jeszcze jakiś montaż na koniec, jakichś najśmieszniejszych akcji. Więc jeżeli was to interesuje, to też, nie wiem, dajcie mi znać. Dobra, a więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, a więc do jutra.